Teraz pokażemy, że pierwszą mamy dla systemu szorych nukarata, to jest karta 30 szoda. Ona jest, to jest karta izometryczna, która ćwiczy całe ciało. Ćwiczy się utwardzanie, także w karate szoryniu nie używamy do walki ochraniaczy, tylko wkładamy na dole na zębę ochrony, to jeszcze całe ciało broni. Nie ma żadnych ochraniaczy. Jak oczywiście, ale u nas dopiero zawodnicy walczą po kończeniu 17 lat. Aha, przyszedł na zęb? Ze względu właśnie na prawo ochraniaczy. Co? Oczywiście to chodzi o zawody, bo na to nie robimy takie marsze. Z tej karty pokażemy właśnie metody utwardzania ciała, także po takim utwardzaniu przy tych nieśrodnikach, przez ta idzie cała pełna siła, utwardzamy dane części ciała, żeby nie mogły potem przyjmować cioty. Tu akurat utwardzamy ręce, bo proszę Państwa, żeby to szybkie, tak tylko kość po kość. Zobaczcie, jak to bardzo boli, a z wiekiem to się właśnie kość utwardza, że nie odczuwamy bólu. Tu utwardzamy nogi. Nogi, brzuch. Ręce głównie do obrony wasze kolby, bo tutaj blokuje się przeważnie jakby uderzenie kijem, albo na przykład jakąś pałką, albo czymś, tu się blokuje ten krok i mięsień, żeby właśnie się utwardza, żeby się można było obronić. Przed trzecią twardą. I jeszcze na zakończenie, dalej pokażę nam kartę mistrzostwo, to co wykonują już czarne paski, to dalej będzie w tym roku dbało na czarny, na pierwszy dan. Karta Pasajszowa. Ona też posiada kaję i posiada drugą, już ze względu na krótki czas nie pokażemy. Występują tu kopnięcia, przechwyty, uderzenia łokciem, uderzenia kantem dłoni, także tutaj ktoś na karate to wie, o co chodzi, bo tak to jest takie na razie. Dziękujemy Państwu, którzy nas oglądali. Zapraszamy na treningi, które teraz będą się odbywały od 2 września na sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 11 w Bieczu, to jest Osiedle Smoczka. Zapraszamy. Dziękuję bardzo za pokaz. Teraz, ponieważ sala jest zapełniona, dotarli też z Ukrainy, przyjechaliście, więc tak chciałem Państwa wszystkich serdecznie powitać. To jest 20. Międzynarodowy Solidarnościowy Turniej Szachowy Kwiecień 2014. Chcę tutaj zaznaczyć, że 20 lat temu, no wiadomo, grupa, która w tej chwili jest w BLC, jeszcze ich nie było na świecie, także ten czas leci, wy dorastacie, no i włączacie się w tą rodzinę szachową i dlatego bardzo się cieszę, że taka liczna frekwencja jest w odniesieniu do grupy B, gdzie grają juniorzy starsi i grupy C, gdzie grają dzieci, czyli juniorzy młodsi. Chciałem tu przypomnieć, że w 1995 roku był pierwszy turniej z okazji 15. rocznicy powstania Solidarności. Proszę słuchać. I dlatego postanowiliśmy ten turniej nazwać sierpień, bo to nie tylko chodzi o Solidarność, ale chodzi o bardzo ważne rocznice patriotyczne, które obchodzimy w tym miesiącu. Chciałem powiedzieć jeszcze jedno, że jest tutaj zwycięzca pierwszego turnieju szachowego z 1995 roku, pan Bogusław
Cygulski, mistrz międzynarodowy. Także bardzo ładnie z jego strony, że pojawił się na jubileuszu.